Watch Deutsch 566, Minecraft, games, and more. Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Wojtuch566, witam was w kolejnym odcinku normalnych recenzji Wojtucha. Dzisiaj sobie recenzujemy film Kung Fu Panda 3, który moim zdaniem jest najlepszą częścią Kung Fu Pandy, jaką kiedykolwiek oglądałem. Pierwsza część była fajna, trochę nudnawa, bo czasami tam podsypiałem, ale w miarę okej. Druga część jakoś taka krótka, a trzecia część jest przeciwieństwem tych tamtych wad, o, można tak powiedzieć. Pamiętajcie, że to jest recenzja na spontanie, co nie? Więc jeżeli chodzi o pozytywne, oczywiście spoilery będą, niestety. Okej, przechodzę już do meritum. W tej części filmu poznajemy pochodzenie po głównej postaci Pandy. Jak po prostu jego jakby ta cała rodzinka żyje, ta prawdziwa rodzinka. I też dowiadujemy się o istnieniu takiej postaci jak Kai, który jest głównym antagonistą, a Po już jest na takim stadium jakby mistrza kung fu, że musi tak powoli opanowywać już ostatecznie opanować swoje umiejętności. I właśnie poprzez to, że pokazali w tym filmie tą rodzinę Pand, że miała właśnie takie mistyczne zdolności, czyli przekazywanie chi. Właśnie tu jest dobrze pokazane, jak Kai odbierał te chi, a Oogway się nauczył właśnie. Oogway to oczywiście ten żółw z pierwszej części. Jak też kontrolować to chi. I tu jest ciekawe pokazane. Że najważniejsze jest bycie sobą. Po prostu trzeba wyodrębniać swoje pozytywne cechy. Nieważne, czy tam macie jakieś wady albo coś. Bo właśnie Kai jest takim dobrym obrazem na to, że mu się w życiu nie udało, że nie wyodrębnił tych swoich cech, tylko woli całą moc zabrać dla siebie i tyle. A jeżeli rozwinie się swoje zarąbiste zdolności, swoje pozytywne cechy, to znaczy, że można przenosić góry, że można opanować to chi. I to się przekłada też na prawdziwe życie, że jak im więcej wkładamy w serce nasze pozytywne umiejętności, tym stajemy się lepszymi ludźmi. Coś robimy z tymi cechami, eksperymentujemy, tak? To jest właśnie ciekawy morał wynikający z tego filmu, że po prostu musimy rozwijać swoje umiejętności, te, które jesteśmy w stanie, przez których bliscy nas uważają, że jesteśmy zarąbiści, no to fajnie, że chodzi, tam jest, pada cytat taki w filmie, że muszę zrobić z was, że po prostu nie chodzi o to, że masz być jakimś bogiem czy coś, że umiesz wszystko, tylko po prostu to, co najbardziej umiesz, to, co najbardziej cenisz. No. Jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną, jest zarąbi, jest bardzo dobra. Najciekawsze sceny walki, ogólnie ciągle czułem, że ciągle coś się dzieje, tak? Nie tak jak w jedynce, że taka dosyć gruba cisza przed burzą. Nie wiem, może ja miałem tylko takie odczucie. Druga część trochę było przykrótkie to wszystko, bo od razu już było z tym. A tutaj właśnie w miarę to jest dobrze zbilansowane. Nie wiem, jeżeli chodzi o wady filmu, w sumie nie ma aż takich wad. Poza tym, że trochę rola Oogwaya znowu jest
Trochę mierna. Czy nie jest aż taka ważna? Czy jest, ale nie występuje jako sam charakter. No. Nie wiem, co jeszcze mogę to powiedzieć w tej recenzji. A jak coś, to zrobię cięcie chwilę. Może jeszcze coś dopowiem. Okej. Okay. Znalazłem jedną taką rzecz dla mnie niezrozumiałą w filmie, ponieważ mamy coś takiego jak świat duchów. I pamiętacie, że Ugłę w pierwszej części, no niestety... no umarł. I tam jest właśnie pokazany ten świat duchów, że już tam jest. I gdy Po się zabija tam pod koniec, wiecie, palcem zagłady, to nagle może zmartwychwstać. Dlaczego Ugłę nie może zmartwychwstać w takim razie? To jest dosyć dziwne. Tak samo jak Kai zdołał w świecie duchów w ogóle on pozbawiał mocy tych chi, prawda? To jak to można zrobić w świecie duchów? No to trochę takie dziwne. Bo świat duchów w sumie, wiecie, rządzi się swoimi prawami, więc to jest trochę dziwne, ale... ogólnie cały film oceniam ostateczną recenzją jako no 8 na 10, no, może być. Bo wiecie, to jest po prostu film dla dzieci, no to nie można... bardziej cenię sobie te filmy właśnie jak Star Wars czy coś. Nie chodzę już na filmy animowane, nie? Ale tak to daję 8 na 10. Kolejna recenzja powinna się pojawić, jeżeli takowa będzie, z filmu Kapitan Ameryka The Civil War, ale nic nie obiecuję, bo... no, wiecie jak to jest... no dobra, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. No i nara!